Pan się bierze Boże który ludzi także tu, w Krośnie, ciągnie do lotniska. Zresztą z Krośnie pochodzi bardzo wielu. Tadeusz Lewandowski powoli, z niewielkim znakiem. Radzieckiej produkcji PO2 od Polkarbowa, konstruktora. Kiedy już w Polsce te samoloty produkowano, to służyły wielu celom. Były CSS-y sanitarne, były CSS-y trzymiejscowe i już wtedy mówiono, że to transport pasażerski. Tak. Była nawet z zamkniętą kabiną, taką obiektą. Teraz popatrzcie jak. Doświadczony lotnik na dobrym samolocie. Mówi. Lotnicy nie słyszą tak. Kiedy chcemy już to zrobić, to powinniśmy już odpocząć, co to dodało. No to... samolotach sportowych czy lotniczych, gdzie jeden lot trwa kilka minut nieraz. Drodzy Państwo, to jest naprawdę wyczyn 11 tysięcy godzin na takich samolotach wylatać. Który ma na sobie kończę
Oni latają dla nas. Jest to piękny guzik, który lotnictwie usługowym, małym transportem pasażerskim Przyroda. Dzisiaj go już nie ma, to jest też sentyment. Lenik, proszę Państwa, Czesi czy Czechosłowacja, jak to się nazywało. Wiem, bardzo dobrą rękę dostało. Jedną z tych osób widzę, który pomagał Państwu, daje sobie nasze lotnicze pozwolenie, jak pilot ma szczytami, pochwalę Chrystusa na ziemi. Macie Państwo okazję oglądać samolot, który już można powiedzieć, że jest samolotem zabytkowym. Aktualnie nie lata. Zaledwie ze Słowacji wyremontowali ten samolot, który jest piękny i możecie go Państwo w locie oglądać. Tam już jest ten, rozumiesz? Do niego nie mamy podejść. Jak się nazywa ten kazek? Gosiu? Jeden, dwa, trzy, test, ty, hej, jeden, ty, test.
Schodził z góry. Wziął i beczki w pionie i prędkość spada aż do zera. Samolot zatrzymuje się na górze, ale w ostatnim momencie pilot sterem kierunku robi taki obrót wokół osi pionowej samolotu i schodzi beczkami w górę. Przyślał nam nie tylko MIG-a, ale przesłały także reprezentanta dowódcy sił powietrznych, pan pułkownik Jacek Łazarczyk, w towarzystwie rodziny, bo to dzisiaj przecież weekend, stawili się, żeby obserwować nasz piknik, no i zobaczyć także, jak się ten MIG i te SW-4 śmigłowce Thank you.
Radka Pyzika i jego tatę, Adama Pyzika, prosić, żeby nam Radek Pyzik tutaj na tym pięknym okazji. Jarek ma koniec, wszystkich gości na to, że wszyscy. Jeszcze wielkie brawa na tych zawodników Brygadier Mariusz Kozak z Komendy Miejskiej Paszkowicza. Proszę Państwa, już na bliskach 5 wystartuje konkurs na torze przeszkód. Jest miasto ruchu drogowego. Zapraszamy bardzo gorąco wszystkich konkurs za więcej drogi. Przecież przed chwilą, aż tak, że chciałbym się, że...
Ja mam do pana pytanie, co jest w tym momencie, w którym 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 jest w t